Z Facebookiem jakby zaczęliśmy współpracę rok temu chyba i to, co jest jakby ciekawe, to jest to, że Facebook do nas się zgłosił sam. Fajnie jest jakby pokazać, że naprawdę za jakąś firmą stoją ludzie, nie? Ja pamiętam, jak siedzieliśmy na studiach i na trzecim roku studiów patrzyliśmy, jakie startupy są teraz popularne w Stanach, żeby to skopiować do nas. Wiadomo, jak jesteś na IT, no to oglądasz wszystkie informacje o Facebookach, startupach i też wiesz, że wymyślisz drugiego Facebooka i założysz swoją firmę. Kasa to jest jedno, ale jakby u nas wiesz dokładnie, co musisz zrobić, żeby awansować, żeby się rozwijać. Nie musi być super napisane, pięknie, składnie. Jakby ludzie to i tak to czują, tak? Bardziej, że to jakby z ciebie wynika, nie? I to są realne rzeczy, a nie 10 tipów, jak budować biznes, bo przeczytałeś 4 książki. Boom! Witajcie na kanale BFI Logistics, to jest podcast BFI Talks. Ja się nazywam Łukasz, a wspólnie z moim przyjacielem Piotrem mamy tą przyjemność zapraszać wyjątkowych gości, rozmawiać o biznesie, o sporcie, o pasji, o dyscyplinie. I dzisiaj jest z nami gość, który jeszcze niedawno był naszym sąsiadem w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym i strasznie nam z tego powodu miło. Natomiast przede wszystkim to człowiek, który stworzył firmę Trafit i człowiek, który wraz ze swoim zespołem zbudował system do wspierania rekrutacji. I dzisiaj o nim trochę pogadamy, ale pogadamy też o tym, jakie wartości wyznaje. Bo mówi o tym, że biznes to maraton, mówi o tym, że trzeba skupić się długofalowo na budowaniu produktu i mówi o tym, że bez danych ciężko poprowadzić skuteczny biznes. Adrian Wolak, siemanko, cześć, witamy cię serdecznie. Cześć, dzięki bardzo za zaproszenie. Fajnie, że z nami jesteś i będziemy mogli dzisiaj troszeczkę o biznesie porozmawiać. Super, mega. Dzień dobry, witamy. Adrian, słuchaj, wielu młodych ludzi, mam nadzieję, z gośćmi naszego kanału. Myślę, że to, co robisz, może być dla nich bardzo ciekawe z tytułu właśnie rekrutacji. Wielu z nich pewnie też myśli o branży IT. Zanim opowiesz dokładnie, czym się zajmujecie, jak ten wasz produkt działa na rynku, jesteście jedną z największych platform, więc na pewno trzeba o tym dokładnie opowiedzieć. Powiedz, jak to się zaczęło, że w wieku 26 lat wpadłeś na ten pomysł i stworzyłeś organizację, której teraz przewodzisz? Wiesz co, to wiele rzeczy zaczęło się tak naprawdę od przypadku i tutaj nawet jeszcze zaczęło się zanim jakby założyliśmy firmę z moimi wspólnikami, a zaczęło się od naszej wspólnej znajomej nawet, bo zaczęło się od Natalii Bogdan z Żubhausu. Pozdrawiamy serdecznie Natalię. Więc zaczęło się jakby od Natalii, a Natalia startowała, kiedy startowała z Żubhausem, faktycznie szukała jakiegoś systemu rekrutacyjnego na rynku. No i tak trafiła tak naprawdę jakoś do mnie i razem ze znajomymi zaczęliśmy tworzyć taki system dedykowany dla niej. Czyli faktycznie stworzyliśmy system rekrutacyjny, który miał pomóc jej rozkręcić agencję, rekrutować ludzi. No i ten system bardzo fajnie się w Żubhausie przyjął. Potem... A miałeś jakiś już taki background? Nie, wiesz co, jakby ja mam background IT, więc tak. Ja jestem po IT i wiadomo, że to zaczęliśmy robić na trzecim roku chyba studiów. Wiadomo, jak jesteś na IT, no to oglądasz wszystkie informacje o Facebookach, startupach i też wiesz, że wymyślisz drugiego Facebooka i założysz swoją firmę. Więc fajnie, bo faktycznie jakby Natalia dała taki know-how tego w ogóle, czym jest rekrutacja, jak rekrutować ludzi, jak z czym się ludzie zmagają, a jakby stworzyliśmy ten system i on sobie fajnie działał w Żubhausie, więc jakby system sobie działał w Żubhausie. W międzyczasie jeszcze zacząłem inne prace, już takie bardziej etatowe w software house'ach. Tam między innymi trafiłem do firmy JIT Team, gdzie też jakby oni zmagali się z tą rekrutacją, z tym, że muszą urosnąć, muszą zatrudniać ludzi. No i stwierdziliśmy, że wspólnie z właścicielami JIT Team, że ja mam system rekrutacyjny, więc może go wdrożymy u nich. Super. Kiedy go wdrożyliśmy, stwierdziliśmy, że to fajnie działa i tak naprawdę razem z Mariuszem i Bartkiem, czyli właśnie właścicielami JIT Team, założyliśmy osobno Trafit. Więc jakby mając ten system, oni mieli know-how jakby taki biznesowy, oczywiście też mieli jakby dali też finansowanie. No i powołaliśmy startup Trafit w 2014 roku. Petarda, to połączyłeś jakby wiedzę merytoryczną z zakresu rekrutacji, swoje kompetencje w IT i dokładnie. Założyciele, czyli współzałożyciele i finansujący pozwolili ci pchnąć ten projekt do przodu. To tak, jest, więc to jakby mega hybryda i no nie ma co oszukiwać, to jakby oprócz jakiegoś know-how, umiejętności też trzeba pamiętać o tym, że sporo szczęścia w tym wszystkim było, nie? Sporo też szczęścia w poznaniu odpowiednich osób i tak dalej. No, no to chyba stworzyliście ten idealny trójkąt. Tak, no, tak. Kompetencje techniczne, sprzedażowe. Tak, biznesowe, no. Super. A powiedz teraz dokładnie widzom, czym się zajmujecie, jak apka działa, kogo wspiera i kto z niej może skorzystać. Okej, no więc my tak naprawdę jako firma Trafit tworzymy system rekrutacyjny, czyli system ATS i w takim ultra skrócie ATS to jest coś takiego, czym jest CRM dla sprzedaży, co wszyscy znamy, to ATS jest tym, czym CRM jest dla sprzedaży. Sprzedaży jest systemem dla rekruterów, czyli rekruterzy mogą w naszym systemie jakby tworzyć rekrutację,
mogą dzięki naszemu systemowi pozyskiwać kandydatów, publikować ogłoszenia na takich portalach jak Facebook, LinkedIn. Kiedy kandydaci trafiają do naszego systemu, to rekruterzy mogą prowadzić całą rekrutację, komunikować się z nimi mailowo, SMS-owo, zatrudniać tych kandydatów, automatyzować pewne rzeczy i potem analizować te wszystkie dane. Czyli tak naprawdę no, dajemy takie narzędzie, dzięki któremu rekruterzy mogą zatrudniać ludzi, mogą budować też swoje bazy kandydatów. Okay. A jeżeli chodzi o naszych klientów, to naprawdę mamy różnych klientów. Mamy klientów od największych agencji rekrutacyjnych, takich jak Randstad, mamy software house'y, mamy naprawdę różne grono klientów. Teraz się mocno skupiamy tak naprawdę na firmach technologicznych, czyli jakby na rekrutacjach takich technologicznych, bo wiemy, że to jest duże wyzwanie teraz. No zdecydowanie trafiliście na taki grunt, gdzie wasza, ciężki rynek. No dokładnie, wasze wsparcie jest potrzebne. Tak, my w transporcie mierzymy się z tym samym. Nie? I tak. Można się pośmiać, że technologia niby najstarszy tak naprawdę biznes na świecie, tak, transport, ale problemy te same, no, brak to, ludzi. Nie? No rekrutacja jest problemem teraz. Nie? Jakby nie jest łatwe na pewno zadaniem, nie jest wyzwaniem, bo faktycznie jest dużo ofert pracy, a tych kandydatów jednak nie ma. Adrian, mieliśmy tutaj gości, którzy reprezentowali właśnie biznes rekrutacyjny i zastanawiam się, mówisz o bardzo różnym spektrum klientów, których posiadacie. Wiesz, co jest takiego, co gdzieś tam skłania klienta do tego, żeby zastanowić się nad na pewną automatyzacją tego systemu siebie, bo niewątpliwie jakby automatyzujecie to, tak? Jakby no sporo ludzi, których nas ogląda, przedsiębiorców, osoby, które gdzieś tam planują w przyszłości rekrutację, myślą sobie, no dobra, no wrzucę ogłoszenie. Wiesz, pierwszy lepszy portal, poczekam na kandydata, zgłosi się, zatrudnię, robimy biznes. No, a jednak ty jakby trochę odwracasz ten rynek i mówisz coś innego. To... Wiele osób tak działa i działa tak, no bo to działa póki co, ale warto jednak też pomyśleć trochę o przyszłości, nie? Czyli warto pamiętać o tym, że wrzucisz to ogłoszenie, wydasz na to ogłoszenie, nie wiem, 700, czasem 1000 zł na przykład, będziesz miał 100 kandydatów, jednego zatrudnisz, a tych 99 gdzieś ci przepadnie, nie? Czyli będziesz gdzieś ich tam miał na skrzynce mailowej czy gdzieś. Co z drugiej strony nie jest do końca, wiesz, z RODO też zgodne. Natomiast no, tych kandydatów, których mógłbyś zatrudnić, tracisz gdzieś, nie? Więc jakby nie masz ich w żadnym systemie, nie widzisz tak naprawdę, kto był ok, kogo dobrze oceniłeś, z kim rozmawiałeś. Masz za 2 miesiące kolejną rekrutację, znowu wrzucasz 1000 zł i działasz tak samo, nie? Czyli jakby w ciągu roku nawet kilka razy rekrutując, kilka osób szukając do pracy, już jakby ATS w jakimś tam podstawowym pakiecie naprawdę może ci przynieść niesamowite korzyści, nie? I nawet jakby finansowe to jest jedno, ale dwa, no też jakby poprawi twój jakiś taki trochę employer branding, candidate experience, który masz, no bo inaczej ci jest jakby, inaczej cię kontaktujesz mając 100 osób, które musisz obdzwonić i nie wiesz, z kim się kontaktowałeś, a inaczej jak zautomatyzujesz pewne rzeczy, no. Wiesz, żyjemy w takich czasach, że czasem jak nasi klienci, którzy rzucą ogłoszenie na Facebooka, po 15 minutach nie mają kandydata, nie? Jakby kandydat już dostał ofertę pracy u kogoś innego w ciągu 15 minut, nie? Więc my tu nie mówimy o dniach, nie? Że skontaktuj się w ciągu 2 dni, tylko naprawdę w niektórych branżach mówimy o minutach, o godzinach nawet, nie? Więc automatyzując pewne rzeczy, no możesz tak naprawdę utrzymać i dotrzeć do tych kandydatów szybciej. No to a tak naprawdę też wpływasz na jakby wizerunek i kulturę firmy, organizacji, tak? No. Bo ja teraz doświadczenia świeże z rekrutacji są takie, że faktycznie dbamy o to, żeby zadzwonić, poinformować nawet o tym, że rekrutacja była nieskuteczna, że będziemy z kimś innym współpracować. To jest, wiesz, to jest duży krok, nie? Bo to... Ludzie są zdziwieni, no nie? Tak. W sensie fajnie, natomiast wow, zadzwoniłeś, nie? I tak naprawdę, wiesz, zmieniasz cały ten świat rekrutacji, tak, nie? Bo no. Pewnie przedsiębiorcy raz nie mają czasu, ale dwa też takiej świadomości, że to jest potrzebne, nie? Że ten kandydat za rok, za dwa może być znowu twoim kandydatem. To jest, nie? To jest, może być twoim kandydatem, to jest jedno, ale on może być twoim klientem. Też o tym pamiętajmy, że jakby dział HR, to jak się zachowujesz wobec kandydatów, ci kandydaci potem wkurzeni, że w ogóle nie dostajesz żadnej informacji, idą do domu i podczas obiadu tam rzucają jakimiś słowami na twoją firmę, a ty być może chcesz im coś sprzedać następnego dnia, nie? Więc jakby no. To jest, to wszystko jest połączone ze sobą. A teraz jakby jak spojrzymy na konkurencję na tym rynku, na to jak wy bardzo często dotykacie tego sektora IT, o którym rozmawialiśmy, to jednak chyba trochę tak jest, że te rekomendacje, taka poczta pantoflowa to jest wartość ponad wszystko. Tak, nie? Tak. No wiesz, to rynek IT jest jeszcze szczególnie bardziej specyficzny, bo tam masz kandydatów, którzy dostają po kilkanaście ofert pracy dziennie, nie? Oni dostają po kilkanaście ofert pracy na LinkedInie dziennie, których po prostu już nie czytają, bo im się nie chce, nie? Więc jakby to jest taki rynek i o takich kandydatów musisz walczyć, więc musisz jakby czymś tak naprawdę no, wygrać z innymi firmami. I teraz jakby też trzeba sobie uświadomić, że faktycznie ta rola HR-ów się zmienia, nie? Jakby tak jak zawsze firmy uważały, że okej, no sales, marketing to coś przynosi firmie, leady, jakieś tam
no jakiś tam marketing i tak dalej, no to teraz nagle firmy w końcu dostrzegają, że HR to jest jednak dział, który ma realny wpływ na biznes, no bo to no, jednak dają ci ludzi. Przede wszystkim, nie? Tak. O firmie są firmy, dokładnie, nie? Ludzie. My mamy, wiesz, my mamy tak naprawdę, mamy na przykład niektórych klientów, którzy mówią nam wprost, że oni na przykład nie zatrudniają już salesów, bo mają tyle zamówień, a nie mają ludzi do realizacji tego, nie? Więc jakby stoją przed tym, że nie mogą rozwinąć dalej biznesu, bo nie mają ludzi. Ale to jest piękny problem. No, klęska no, urodzaju. Klęska urodzaju, no, tak, no, no. Ale tak jest, tak jest. No. A powiedz, bo jakby świat ten IT, jesteście teraz blisko, on się zmienia. Jak byś teraz to opisał? No kandydaci dostają po 15 ofert. Co ich przyciąga? Bo już dobrze zarabiają, wiesz, jakby jakie faktory wpływają na to, że ktoś idzie do konkretnej, pod konkretny brand i tam działa. Wiesz co, no to na pewno brand działa, nie? Na pewno jakby firma faktycznie działa, nie? To jaką ty masz jakby markę pracodawcy, tak? To jak ty jesteś postrzegany na rynku jako firma, to jest jedna rzecz. Ostatnio też były fajne badania właśnie robione przez Glassdoor chyba, że tak naprawdę to, co często w Polsce było błędnie rozumiane, w stylu, wiesz, benefity, nie wiem, no, owocowe wtorki i tak dalej, że naprawdę no Salesforce chyba doszedł do tego, że nie mają 250 benefitów dla swoich pracowników, nie? I to już nie działa, nie? Tak. Ludzie i tak jakby zmieniają te projekty. Po pierwsze przez właśnie markę pracodawcy, czyli faktycznie chcą jakby działać z fajną firmą, to jest jedna rzecz. A dwa, no też jakby chcą mieć jakieś ciekawe projekty. No w IT, jak walczysz o programistów, no to tam kasa to jest do pewnego momentu, potem to już jakby przekonujesz im ciekawym projektem, tym, że coś ciekawego będą robili, będą mieli na coś wpływ, będą pod jakby fajnym brandem pracowali. Tak ale naprawdę. To jest ciekawe, bo jakby programista nie kojarzy mi się jakby z osobą, która chce mieć na coś wpływ, tylko chce raczej zrobić kod, nie? To no to też jest trochę stereotypowe, oczywiście, no. Jakby wiesz, masz programistów, którzy ci mówią, że nie po to studiuje IT, żeby rozmawiać z ludźmi i dokładnie. Chce robić kod, ale chce nie, no to, do piwnicy. Tak, ale no nie, no to się zmienia. No, znaczy, wiadomo, masz ludzi, którzy chcą się skupić wyłącznie na pisaniu tego kodu i tyle, no ale masz też ludzi, którzy jednak chcą ten kod pisać w jakimś wyższym celu, nie? Mm-hmm. A utrzymanie jakby, bo kontynuacją to już mówię, zamykając ten temat, przyciągasz brandem, co firmy robią, żeby tych ludzi utrzymać, bo jakby pierwszy gol to jest fajnie przyszedł tak, do nas no. I co dalej, nie? Żeby on został z nami na dłużej. No wiesz co, to jest szereg tak naprawdę takich wewnętrznych działań. Ja mogę powiedzieć o tym, co my robimy, nie? Bo dawaj, my tak naprawdę ostatnio, pół roku temu, odpaliliśmy taki projekt, który nazywaliśmy Traffic Pathways. Czyli my tak naprawdę stwierdziliśmy, że po pierwsze mamy pracowników, którzy chcą się rozwijać u nas w firmie i chcemy im dać możliwości rozwoju. To jest jedna rzecz. Z drugiej strony nie chcemy tworzyć takich, wiesz, ścieżek kariery, gdzie ci ślepo pokażemy iść w tym kierunku i tyle. Tylko chcemy, żeby ludzie jakby sami mogli jakby wiedzieć, co mogą robić, nie? Więc my chcemy pokazać ludziom kierunek i chcemy tak naprawdę tym przyciągać też ludzi, że u nas jak przychodzisz do naszej firmy, to wiesz tak naprawdę, co ciebie będzie czekało mniej więcej nie za pół roku, rok czy za dwa lata, tylko za pół roku czy rok, tylko za 2-5 lat. Nie? Więc stworzyliśmy taki Traffic Pathways, jest taki szereg tak naprawdę wewnętrznych naszych procedur, gdzie my po pierwsze dzielimy się dokładnymi informacjami, ile będziesz zarabiał na tym swoim stanowisku, nie teraz, tylko tak naprawdę za te kilka nawet lat na konkretnych poziomach i to jest jawne. Dwa, pokazujemy też ci dokładnie, co musisz zrobić, żeby ten poziom wyższy osiągnąć. Czyli też jakby chcemy czymś takim przyciągać ludzi, żeby z nami zostawali, że kasa to jest jedno, ale jakby u nas wiesz dokładnie, co musisz zrobić, żeby awansować, żeby się rozwijać. Czy to jest wasz jakby pomysł gdzieś, który stworzyliście w teamie, czy gdzieś jakąś inspirację czerpaliście, bo jakby trochę przypomina mi to Turkus, nie? Jakby no, czy tam inspirację czerpaliście, na pewno jest taka firma amerykańska Buffer, to jest firma, która tworzy tak naprawdę narzędzie do... Specjalnie szklankę. Firma, która tworzy tak naprawdę takie narzędzie do postowania na różnych portalach społecznościowych i oni zasłynęli tym, że oni na swoich stronach publikują jakby nawet chyba z imienia wszystkich swoich pracowników wraz z informacjami, ile zarabiają. Więc jakby coś takiego jest. My jakby poszliśmy nawet o krok trochę dalej, bo tak naprawdę wchodząc na naszą stronę na traffic.com, po pierwsze możesz sobie wejść i zobaczyć listę pracowników, których mamy i ile oni zarabiają. Więc możesz sobie wejść i zobaczyć, ile ja zarabiam, ile ktoś tam od nas z firmy zarabia. Ale my też jakby stworzyliśmy cały ten taki framework, który pokazujemy ludziom i kandydatom, znaczy pracownikom i kandydatom, jakby co, jak możesz się u nas rozwijać i co musisz dokładnie zrobić, nie? I teraz sobie wyobraź sytuację, że jesteś w firmie, gdzie tak jak w większości firm zaczynasz pracować, zarabiasz, nie wiem, 7 tysięcy na przykład i nie wiesz jakby co się czeka dalej, nie? Nie wiesz, czy możesz zarabiać 8, czy 9, czy 10, czy 15, to jest jeden problem, a drugi, że nie wiesz,
kiedy tak naprawdę możesz iść po tą podwyżkę, nie? To jest jakby często spotykane. Więc my chcieliśmy tak naprawdę trochę to zmienić, że po pierwsze my ci pokazujemy, że teraz zarabiasz 7, jesteś na poziomie 10, na poziomie 11 już zarabiasz 7300, 12 7500, na 13 ileś tam i do poziomu 24 takiego najwyższego możesz zarabiasz 20 parę tysięcy. A nikt jeszcze nie dotarł. No, jeszcze nie, ale no jakby jeszcze poziomy mamy, nie? Tak. Ale jakby też ci pokazujemy tak naprawdę dokładnie, że jak jesteś na poziomie 10, żeby wskoczyć na poziom 11, musisz zrobić to, to, to i to. Adrian, muszę przerwać. My reprezentanci tak. mocnej ale... branży transportowej. Nie, wiesz co, bo nie, jedna strasznie mi rzecz ciekawi. Jakby te poziomy, to jest cholernie ważne. Okej, okay, masz 1, 2, 3, 5, 6, 7. Jakby, czy każdy poziom, czy też jakby stopień tej gradacji pracowników, czy on odzwierciedla generowanie biznesu dla organizacji? Tak, właśnie to jest istotne. To jest istotne, że ty nie robisz sobie, właśnie o to mi chodzi, że my tak naprawdę stworzyliśmy cały model w ten sposób, że wierzymy, że tak naprawdę no, rozwój pracowników jest super, że oni się rozwijają, ale to ma wpływ na biznes, nie? Jakby to musi być ze sobą połączone. Więc to jest jakby klucz. Jak masz, nie wiem, osobę w marketingu u nas, czy masz osobę w sprzedaży, no to jeżeli marketing wygeneruje na przykład ileś tam ruchu, czy ileś kont demo po takich kosztach, to może wtedy skoczyć na wyższy poziom. Czyli to się faktycznie przekłada na biznes, nie? Super. Więc to jest istotne. A dwa, no tak naprawdę my też jakby chcieliśmy trochę zmienić tą rozmowę o podwyżce, nie? Czyli my chcieliśmy ludziom pokazać, że jakby to wszystko jest w twoich rękach, nie? Mm-hmm. Nie ma czegoś takiego, że dostajesz podwyżkę, bo jesteś rok w firmie, nie? Albo pół roku. No, to nie ma sensu. Oceny roczne. Które ocena roczna jest często też jakby subiektywna, nie? Oczywiście. Więc my chcieliśmy ludziom pokazać, że słuchajcie, jakby jesteś na tym, zarabiasz na tym poziomie, zarabiasz tyle, chcesz skoczyć na kolejny, robisz to, to, to i to i przychodzi do nas, jak to robisz, nie? Więc to też jakby nie chcieliśmy też za bardzo poświęcać, trochę to zabrzmi tak, ale no poświęcać czasu też na jakby na analizowanie i ewaluowanie tych ludzi, tylko chcemy im dać to narzędzie, żeby oni do nas przyszli, nie? No bo my jako liderzy mamy co innego trochę do roboty niż jakby sprawdzać, czy ta osoba powinna już dostać podwyżkę. Wierzymy, że tak by to powinno być jakby w geście tego pracownika. Super, a ile działacie w tym systemie? To jest pół roku tak naprawdę, pół roku działamy i już jakby pierwsze efekty fajnie widzimy. Na pewno to wpłynęło fajnie na motywację, na pewno też to wpłynęło no, jakieś takie rozpoznawanie marki trochę w społeczności. Mhm. Przy naszych jakby ofertach pracy nie mamy tylko wideo, tylko mamy taki cały 24-stopniową tabelkę z informacją, ile będziesz zarabiał, więc tak. No. Jesteście jedyni jakby prekursorami tego w na polskim rynku? W Polsce tak, jesteśmy jedyni, którzy aż tak się dzielą takimi informacjami. To już jest takie ekstremum, nie? My moglibyśmy zrobić ten system i go zachować sobie wewnętrznie, żeby tam działał tylko wewnętrznie i tyle. My poszliśmy o krok dalej, bo my to jakby opublikowaliśmy na zewnątrz, nie? Czyli faktycznie wszystko to jest dokładnie opisane na zewnątrz naszej stronie. Ale czy to jest też jakaś usługa wasza jakby? Nie. My to dzielimy się wiedzą. Dzielimy się wiedzą, mówimy, słuchajcie, zrobiliśmy coś takiego, u nas to działa, albo to u nas nie działa. Jak chcesz, możesz z tego coś zaczerpnąć i tyle. To jest zajebiste. Jakby bardzo mi się to podoba, że już kilkukrotnie jakby gdzieś pojawiło się podczas naszej rozmowy, że za darmo dzielicie się wiedzą o tym, co robicie i to nie tylko jakby teoretyzujecie, tylko wprowadzacie to u siebie, bo to może nie wyjść. No, to oczywiście, że tak. Możemy, wiesz, jakby zrobiliśmy też newsletter, na który ludzie się zapisują, żeby się dowiedzieć, jakby, jak to wygląda po czasie. Możemy za 3 miesiące wysłać informację, że słuchajcie, no to nie działa, nie? Jakby coś tu nie poszło nie tak. No, na razie póki co widzimy, że to fajnie działa, ale no, dzielimy się wiedzą, lubimy. A dwie rzeczy, które jakby mogą się okazać jakby ciekawym case'em jakby po wprowadzeniu, taki wiesz, wewnętrzny kanibalizm, bo ja mam doświadczenia zupełnie z innej branży, z crossfitu. Okay. I wyobraź sobie, Amerykanie wprowadzili swojego czasu takie leaderboardy, gdzie wiesz, są różne tam workouty, no i generalnie co jakiś czas mierzymy wszystkim czasy, czy tam ile tego. No i wiesz, na tablicach zapisywali, kto był najlepszy. No i oczywiście w Stanach nie wiem, natomiast w Polsce zaczęły się takie myki, że ktoś zaczął oszukiwać, wiesz, tam generalnie, żeby albo były jakieś takie, wiesz, docinki, że ty taki, jak to w Polsce, nie? I to jest pierwsze zagrożenie. A drugie zagrożenie, wiesz, to jest taki dobrostan, że nagle, wiesz, wszyscy pracownicy mówią, dobra, to ja idę na level 24. Jakby, czy jesteście w stanie od strony biznesowej to zabezpieczyć? Czy macie tyle projektów jakby, no, czy... Tak. Znaczy, po pierwsze, z tym pierwszym to nie wiem, czy to jest aż takie ryzyko u nas z tym, bo no, faktycznie my jakby też to zrobiliśmy właśnie po to, żeby trochę uciąć takie rozmowy na korytarzu, że wiesz, ja słyszałem, że tamten zarabia tyle i on poszedł po podwyżkę, a ja od pół roku nie dostałem, więc może też pójdę i tak dalej. Tutaj mamy jawne zasady i każdy u nas w firmie może zobaczyć sobie, że nie wiem, Piotrek jest na poziomie takim, ma do zrobienia to, to, to i to, zarabia tyle i tyle. Więc jakby tutaj jest to, moim zdaniem, jakby tego ryzyka nie ma. A z tym wskoczenie na poziom 24, no tak, tylko że jakby też trzeba pamiętać, że my celowo też jakby zrobiliśmy 24 poziomy. To jest tak, że
Jest tak, że mamy 6 poziomów, czyli mamy jakieś, nie wiem, stażysta, junior, mid, senior, expert, head. Mhm. I każdy z tych poziomów jeszcze ma takie 4 kroki. Okay. Wychodzimy z założenia, że stażysta, który przychodzi do firmy, ma inny know-how niż stażysta, który jest 3 miesiące w firmie, nie? Więc jakby chcemy nawet taką mniejszą gradację finansową dawać w stylu 200 zł podwyżki czy coś takiego, mm-hmm. bo też wiemy, że to będzie taki trochę boost dla kogoś, że jednak jesteś doceniony, tak nawet wiesz, nie jest to jakaś znacząca może kasa. Natomiast jakby ten poziom 24 to już jest taki poziom headowski, nie? To mm-hmm. jakby dotarcie od pierwszego do 24, no to kilka lat ci powinno zająć. Właśnie o to chciałem spytać, tak. Jak przewidujesz, ale, masz ten scenariusz tak, w głowie. Ale tak, ale to też jest, to co jest istotne, to jest to, że my tak naprawdę naszym pracownikom, my stworzyliśmy dla każdego stanowiska taką matrycę i prezentujemy tak naprawdę, co musisz zrobić 4 kroki do przodu. Teraz nagle nie wymyślimy, co na poziomie headowskim będziesz musiał robić, bo za 2 lata będziemy może inną firmą, nie wiem, zmienia tak. Trochę, nie będziemy czegoś innego potrzebować, więc jakby też sztucznie nie tworzymy tego, co tam będzie dokładnie za kilka lat potrzebne. Okay. Mamy jakby fajny warsztat, gdzieś tam inspiracji dla wszystkich, bo tak jak powiedziałem, dzielicie się tą wiedzą, robicie to bardzo transparentnie, to jest petarda. Ale wiemy też z Piotrem, że dzielicie się, a ty szczególnie dzielisz się wiedzą odnośnie tego, co nie wyszło, tego, co nie poszło. Myślę, że więcej jeszcze nie wyszło, tak. Niż wyszło. Tak. No tak to jest, to jest droga, którą bardzo często jakby opowiadamy. Powiedz trochę o tym, bo to ciekawi ludzi, bo dzisiaj wiesz, opowiadasz o tym tak, fajnie to wszystko płynnie przeszło, dzisiaj prowadzisz... Szczególnie jak historię opowiadasz, tak? Tu się dogadaliśmy. A my trochę czekaliśmy na ten moment. No nie, tak wiesz, dalej pamiętajmy, że jakby prowadzę z moimi wspólnikami ten biznes od 7 lat, nie? To jest jakby to, jakby jak zakładaliśmy firmę, to oni byli bardziej doświadczeni, bo już mieli swoją firmę, ale ja w mojej głowie byłem przekonany, że za 1,5 roku to wiesz, to już będzie high life taki, Facebook, Instagram w ciągu roku został sprzedany za 1 miliard dolarów, to czemu ja nie mogę za 2 milionów, więc tak, no nie, to jest, to na pewno jest coś, co weryfikuje i to jest to zabawne, to co rozmawialiśmy chwilę przed wejściem, że jakby każdy z nas słyszy tę historię, nie? Jakby to każdy też ci powtarza, że przygotuj się, że biznes to jest maraton, nie? Ale ty i tak wierzysz, że w twoim przypadku to tak, będzie troszeczkę inaczej, nie? No więc, no tak, na pewno to jakby zajmuje dużo czasu, to jest jedna rzecz, zajmuje też jakby dużo wyrzeczeń i to jest coś, co mnie trochę nauczyło, że po pierwsze trzeba spojrzeć na to, że to jest maraton, jakby no nie ma jakichś takich overnight success, to jakby tego się nie spodziewaj. I na pewno też jest coś, co mnie nauczyło, to jest to, że no musisz też na pewne wyrzeczenia pójść. Nie da się być jakby super we wszystkim. Nie? Ja się tego, dużo mi to czasu zajęło, bo starałem się, wiesz, tutaj jakby prowadzić firmę, jeszcze tutaj rodzinę zakładałem, jeszcze 2 dzieci w międzyczasie urodziłem, więc jakby dużo takich rzeczy było, starałem się być na 100% wszędzie, ale to się nie da, nie? W pewnym momencie zacznie się sypać wszystko. No więc jakby ja miałem taki moment, kiedy faktycznie doszliśmy do takiego momentu, że firma nagle nam dynamicznie rozwinęła się do tam 67 osób, nie mieliśmy jeszcze działu HR, więc jakby do 67 osób i ja byłem tym tak naprawdę bottleneckiem, nie? Czyli jakby przez wiele rzeczy przeze mnie przychodziło, bo nie potrafiłem trochę oddać pewnych rzeczy, albo nie czułem, że powinienem, czyli albo trzeba było oddać. Zwalniałeś jakby to tempo. Rozwój firmy. No tak, do tego to dochodzi, nie? Jakby dopóki faktycznie nie stwierdzisz, że no nie jesteś i nie musisz być we wszystkim najlepszy i deleguj, i to każdy ci powtarza, żeby delegować jak najszybciej, nie? Ale ty i tak wiesz, że to zrobisz lepiej albo szybciej. Więc jakby dopóki tego nie robiłem, to na pewno to jest tak, że wiele jakby rzeczy zwalniałem i wiele rzeczy też się posypało trochę przez to, że starałem się ogarnąć to i to, nie? A to jest chyba też domena jakby twórców spółek, którzy też technicznie wiedzą, co powinno się dziać i jakby widzą, co robią ludzie i chcą jakby interweniować za każdym razem, jak tam coś można tak, zrobić lepiej, poprawić. Trochę tak, na szczęście ja nigdy nie byłem zbyt dobrym programistą. To tak jest, że jakby udało nam się zatrudnić osoby już na samym początku, które były zdecydowanie lepsze ode mnie, więc jakby ja wiedziałem, że ja, jeżeli chodzi o IT, to bardziej wiesz, jakby tak ogarniałem tam zarządzanie projektami, jakieś takie kwestie wizualne trochę i tak dalej, ale takim koderem to nigdy dobrym nie byłem. Adrian, jesteście firmą technologiczną zdecydowanie. Jak wygląda, wiesz, obszar współpracy? Konkurujecie o tych samych ludzi z twoimi klientami. Jak tym zarządzasz, żeby nie było fuck-upów, jakichś takich nieporozumień? Jak ten obszar wygląda u ciebie w firmie? Wiesz co, na pewno jakby no staramy się jakby nie wyciągać ludzi od naszych klientów. Nie jest tak, że mamy coś takiego w umowach, tylko to jest raczej taka dżentelmeńska jakaś umowa. Więc staramy się tego nie robić. Natomiast no, to też mimo wszystko my trochę jakby jesteśmy inną firmą, bo dalej jednak ja uważam nas za startup. To jakby to tak mentalnie trochę startup, dalej jesteśmy, więc dynamicznie działamy.
Więc jakiegoś takiego ryzyka tak naprawdę nie widzę. No, my oferujemy co innego, nasi klienci oferują co innego, staramy się właśnie jakby walczyć o te talenty na rynku, właśnie tą transparentnością między innymi, tym jakby, że w takiej firmie jak nasza masz realny wpływ trochę na to, w jakim kierunku ta firma będzie szła, bo wierzymy, że no, mając 30 parę osób, każda osoba no, dokłada, nie wiem, 3% do biznesu, nie? Więc jakby też tak naprawdę czymś takim chcemy ludzi trochę uświadamiać też to, że oni mają faktycznie wpływ, to nie są tylko takie bajki, które opowiadamy. No i ta transparentność na pewno, nie? Czyli jakby chcemy grać fair. No ale twój HR-owiec to stąpa po polu minowym, nie? Gdzie tam pytać, gdzie szukać, nie? Żeby nie trafić na kogoś, kto jest akurat w procesie rekrutacji. No tak. Ale nie, jakby nie kojarzę nawet chyba takich sytuacji, nie? Żeby, to też wiesz, jakby nie mamy jeszcze całego rynku, co jeszcze przed nami jest, więc jakby, ale póki co nie kojarzę nawet chyba takiej sytuacji, żebyśmy mieli taki fuck up. Pojawiają się pokusy na to, żeby, znaczy może już jesteście, przepraszam, bo nie zapytałem, czy wy zagranicznie też działacie? Tak, czy... działamy też, jakby to nie jest tak, że mamy jakieś ultra duże strategiczne działania za granicą, tak naprawdę będziemy startowali w ciągu najbliższego miesiąca na bardziej aktywnie na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Mamy klientów z kilkunastu krajów, więc już jakby z Węgier, z Czech, z Rumunii, z Ukrainy mamy trochę klientów i właśnie na tych rynkach chcemy bardziej zaistnieć. No właśnie, Łukasz mi trochę ukradł pytanie, bo chciałem spytać, wiesz, o ten taki globalny obraz IT, bo w chwili obecnej, w sensie pewnie trochę wcześniej Polacy kojarzyli się z tym, że są całkiem nieźli, jeżeli chodzi o programowanie i całkiem tani. Jak to wygląda teraz i właśnie czy nie masz takiego dostępu do całego świata tak naprawdę, no bo w pandemii to w ogóle już się słyszało, że niezależnie, gdzie jesteś, możesz współpracować z wszystkimi. Jak to wpłynęło na jakby wasz rozwój, na dynamikę tego rozwoju? Co, no, na pewno to otworzyło trochę możliwości też rekruterom pozyskiwania talentów z różnych krajów. Natomiast to też na pewno trochę utrudniło też jakby naszym lokalnym firmom, nie? Bo nie ma co ukrywać, że jeżeli świat się nagle cały otworzył i masz firmy amerykańskie z innymi budżetami niż firmy polskie, które nagle wchodzą na rynek polski i zatrudniają osoby, wiesz, programistów, no to nagle polskie firmy muszą konkurować z dużo większymi budżetami. Jest to pewnie jakieś takie ryzyko przyniosło, natomiast nas to jakoś szczególnie dotknęło, ale na pewno też dużo w ogóle też zmieniło to wprowadzenie biznesu, nie? Bo wcześniej było tak, że faktycznie, no nie wiem, nawet w Polsce do kogoś tam jechaliśmy na spotkanie, na prezentację czy coś takiego, teraz nagle się okazuje, że wszystko możesz jednak na Zoomie załatwić, nie? Więc jakby to fajnie, no. Okej, okay. Wiesz co, to mnie strasznie ciekawi, bo sporo mówisz o tym jakby budowaniu sieci klientów, już teraz o wyjściu na rynek międzynarodowy. No właśnie, a przed wejściem wspomniałeś bardzo istotną rzecz, że dzisiaj w dużej części jakby działacie też inboundowo, czyli wywołujecie pewną świadomość marki, która powoduje, że możecie obsługiwać klientów, którzy to pukają do waszej drzwi. Tak, 99% jakby aktywności naszych sprzedażowych to jest jakby inbound, pozyskiwanie leadów. No i tak jakby chcemy budować biznes, nie? Dobra, jakby chcemy... Adrian, to teraz powiedz, jak to się robi, bo my... jesteśmy na początku tej drogi. Jesteśmy na początku i ty nam musisz podpowiedzieć. To musicie zaprosić jakby Mika tutaj na spotkanie, Mika Gryfina, on jest bardziej u nas specjalistą tego. Natomiast no, jakby wszystkie działania, które my robimy teraz też, to są faktycznie takie działania, po pierwsze, żeby zbudować świadomość marki, żeby ludzie w ogóle wiedzieli, kim my jesteśmy jako Trafit, nie? Nawet jeżeli nie potrzebujesz ATS-a teraz, albo masz jakiś inny system rekrutacyjny, to jednak żebyś wiedział, że jest taka firma jak Trafit, która robi jakieś fajne rzeczy, która dzieli się wiedzą, która pokazuje te dobre strony, złe strony, co się udało, co się nie udało. Więc jakby na pewno jakby warto zbudować tą markę faktycznie firmy, nie? Jaka część budżetu na to idzie jakby po stronie kosztów? W procentach, nie wiem, w liczbach. Wiesz co, no to jedyne, u nas główne tak naprawdę koszty, które tutaj mamy, to są koszty HR-owe, czyli faktycznie zespół marketingowy, który mamy, nie? Który to robi, więc jakby... Teraz nie pamiętam, jakie mamy budżety, no ale jakby budżety marketingowe nie mamy jakichś dużych, bo my nie wydajemy dużo kasy na takie marketing typowy jak Google Adsy czy Facebooki. Dużo więcej jakby wydajemy kasy po prostu jakby na ludzi, którzy generują ten content, nie? Okay. Więc jakby mamy zespół marketingowy, który się składa z 6-7 osób może, więc tutaj jakby to są główne koszty, które ponosimy tak naprawdę. Czas i jakby no, koszty HR-owe. Okej. Okay. Contentem przyciągacie? Czyli, tak. Czyli tworzycie jakieś... Tworzymy różne rzeczy, nie? No, od jakichś blog postów, które piszemy o rekrutacji, o HR-ach, po wydawanie e-booków, które też, jakby, w których też się dzielimy jakby jakimiś tematami, po nagrywanie webinarów, więc jakby też mamy jakby serię jakichś wideo właśnie jakichś trafitowych rozmów i tak dalej. To co robicie teraz tutaj, nie? Więc jakby podobnie tylko na rynku bardziej HR-owym.
Plus jakby no dużo, ostatnio dużo fajnie nam, fajnie w moim przypadku działa też jakby LinkedIn, jeżeli chodzi o takie działania osobiste, nie? Czyli nawet nie tylko jakby postowanie jako marka, ale postowanie jako ja, nie? Więc jakby wszystkie jakieś takie informacje właśnie, które mi się dzielę na LinkedInie o tym, co nam się udało, co się nie udało, o OKR-ach, ostatni jakiś post, czy teraz o naszej współpracy z LinkedInem. Tak, no, więc jakby budowanie faktycznie takiego, żeby jakaś twarz stała za tą marką, nie? A to jest content jakby tworzony przez ciebie, czy jakby tak, radzisz sobie z tym jakby zewnętrznie? Nie, to jakby jakoś, nie, to jakby sobie poczujesz, to zobaczysz, że to nie jest jakieś ultra pięknie składnie może napisane, ale to jest mój content, jakby nasz dział marketingowy tworzysz typowy content jakby pod posty Trafita, a to jakby... To też jakby jest dużo fajnie działa, nie? Jakby jak to jest twój osobisty content, nie? To nie musi być super napisane, pięknie, składnie. Jakby ludzie to, i tak to czują tak. bardziej, że to jakby z ciebie wynika, nie? I to są realne rzeczy, a nie 10 tipów, jak budować biznes, bo przeczytałeś 4 książki na przykład, nie? Tylko faktycznie dzielisz się tym, tak, co się zdarzyło. Co się zdarzyło, no. Ja swojego czasu, jak zrobiłem sobie taką na LinkedInie kampanię miesięczną i postowałem regularnie, chciałem sobie podbić trochę zasięgi. To no pisałem, ja mam akurat telefon BlackBerry, bez polskich znaków i potem czwartym czy piątym poście dostałem: Piotrek, ale pisz tam sieci, nie? Bo ludzie na to patrzą, nie? Także, ale wiesz, przynajmniej przyciągam jakoś tak tym właśnie swojskością taką, nie? Że to jestem ja, nie zwracając na to uwagi. Faktycznie chyba teraz ta marka osobista. Taka autentyczność też, nie? Jakby fajnie jest jakby pokazać, że naprawdę za jakąś firmą stoją ludzie, nie? I to jest też, wiesz, my działamy tak szeroko, nie? Bo nawet mamy taką politykę od jakiegoś czasu, że jeżeli chodzi o zdjęcia na naszej stronie, czy w jakichś naszych kampaniach reklamowych, mamy no stock photos, nie? Czyli nie bierzemy zdjęć stockowych, tylko faktycznie mamy zdjęcia naszych ludzi, których wrzucamy. Nie? Są takie wszystkie małe rzeczy, ale jakoś zawsze tak w bluzie. Buduję. No, dzisiaj bez bluzy. Więc. Ale... Ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz, bo na pewno sporo nas ludzi ogląda, którzy gdzieś tam są na początku swojej drogi i wiesz, marketing jest taką dziedziną, która potrzebuje jak wszystko czasu. Tak. I kiedy zacząłeś jakby zauważać realne efekty z tytułu nawet, wiesz, inwestycji w ludzi, w zasoby ludzkie, które tworzyły ten content? Kiedy przychodzi ten moment, kiedy jest... To jest dobre pytanie, natomiast u nas my jesteśmy dosyć specyficznie działaliśmy, bo my tak naprawdę pierwsze nasze działania marketingowe i nawet slash sprzedażowe, jakieś takie bardziej aktywne, zaczęliśmy robić rok temu, nie? My przez te kilka lat to bardziej rozwijaliśmy się przez to, że byliśmy polecani, jakby udało nam się w 2017 roku też podpisaliśmy duży kontrakt z dużą włoską agencją, gdzie robiliśmy takie wdrożenie w kilkunastu krajach, nie? Więc jakby to był taki dla nas mega krok do przodu, bo nagle z firmy trzyosobowej podpisujesz jakiś tam milionowy kontrakt i nagle faktycznie musisz stanąć przed tym, że musisz zatrudnić tych ludzi, którzy to ogarną. Tak. Więc to nam dało takiego dużego boosta, a jakby pierwsze nasze takie działania, które zrobiliśmy, to rok temu wraz z zatrudnieniem Mika do nas, do zespołu, jakby on miał zadanie stworzyć cały zespół marketingowy. Trochę fake it till you make it z tymi Włochami, co? Tak jak mówisz, trzy osoby, no, kontrakt. No to tak. No, a teraz jak to zrobimy? To było tak, że jakby mamy produkt, który im się spodobał, musimy go wdrożyć, natomiast wiemy, że potrzebujemy też ludzi, którzy jakby to wdrożenie zrobią, nie? Więc jakby tak. Natomiast no, te działania wszystkie marketingowe, to też trzeba pamiętać, że to nie jest jakby takie działanie, które ci przynosi jakieś rezultaty od razu, nie? To są jakby takie długoterminowe raczej rzeczy, nie? No musisz zbudować tą markę, musisz postować te rzeczy. To nie jest tak, że wypostujesz za 2 miesiące nagle weźmiesz miał skrzynkę pełną leadów, nie? Jest to tak, no różnie z tym bywa. Dane chyba trzeba cały czas mieć na wodzy, co? Tak, no to wiesz, to jest tak, że my faktycznie, no ja tutaj o tym też pisałem między innymi w tym moim poście na LinkedInie, że warto mimo wszystko te dane gromadzić już od samego początku, nie? Nawet jak z tego nie masz czasu analizować, no bo nie masz czasu, bo jakby jak zakładasz tą firmę, czy odpalasz jakiś produkt, no to chcesz znaleźć potencjalnych klientów, nie masz czasu siedzieć, analizować tych danych, ale jakby warto nawet już zbierać te dane, nie? Podłącz tego Google Analytics od samego początku, żeby mieć historię tych danych, żeby z jakichś trzeba do tego wrócić. No. Więc my takich parę smaczków odkryliśmy, nie? Że nie wiem, u nas na przykład wersja demo instalowała się tam chyba 90 sekund czy coś takiego, nie? I nagle się okazało, że 55% osób nie czekało na to i po prostu odchodziło już, nie? Nagle jak skróciliśmy to do 30 sekund, to 98% się zalogowało do systemu, więc jakby takie rzeczy wychodzą, jak masz te dane. Ale tak, no. A z danych korzystacie w taki sposób bardzo aktywny? W sensie jak widzicie, że nie idzie w tą stronę, to od razu zmiana? Czy raczej stabilnie trzymacie się projektu? Wiesz co, i to jest właśnie
dobre pytanie, to zarazem wyzwanie, nie? Bo jednak warto jest reagować szybko, ale z drugiej strony też warto jednak niezbyt pochopnie czasem działać, nie? Mhm. Ja teraz mam tak, że jednak dużo siedzę w tych Google Analyticsach, czy jakichś tam Google Data Studio, HIPAC, narzędziach, które korzystamy. Czasem tak patrzę, że o kurczę, konwersja na przykład ostatnich dwóch dni spadła, nie? To może coś robimy, nie? Mhm. A nagle następnego dnia wszystko się magicznie zmienia, nie? Więc jakby... Ja sam mam tak, że muszę tak trochę z pewnym takim chłodem spoglądać na te dane, nie? Żeby zbyt szybko jednak nie podejmować jakichś decyzji, bo pewne rzeczy, jakby pewna strategia, którą przyjąłeś, no zacznie działać być może za jakiś czas, nie? Więc no tak trzeba patrzeć, no. Okej. Okay. Super. Ostrożnie, ostrożnie. No ja to mówię, ja tak mam, nie? Że faktycznie patrzę i zastanawiam się, od 3 dni coś tam się, nie wiem, właśnie konwersja spadła, czy coś powinniśmy zmienić. Nagle potem następnego dnia z nie wiadomo jakiego powodów nagle jest 20% wyższa, nie? I tak. I może być tak, że nagle okazało się, że gdzieś ten twój post, który ty wrzuciłeś gdzieś tam kiedyś tam, ktoś jeszcze go wyszerował i teraz coś wyszło, nie? Więc no tak. No. To jest jak trochę hazard, w sensie ja jestem też niestety póki co więźniem, obserwuję tak, wiesz, co tam się dzieje tego i naprawdę emocjonalnie do tego podchodzisz, nie? Że co się stało, nie? Co zjebaliśmy, nie? A faktycznie to jest trochę niezależne, nie? I trzeba obserwować, ale nie wpadać w te emocje, nie? Bo to jest zgubne. Mimo wszystko jakby jestem za tym, żeby być jakby gotowy, żeby szybko reagować, ale no tak wiesz, jednak trochę trzeba przemyśleć, nie? I zobaczyć. Ja myślę, że ważne też jest, żeby dać sobie czas, bo na początku często takie jest poczucie, że ty musisz te wszystkie dane rozumieć, sprawnie analizować, wykorzystywać do budowania wniosków i jakby wszystko robić naraz. A tak naprawdę okazuje się, że z czasem jakby zaczynasz więcej rozumieć, bardziej dojrzale i więc wydaje mi się, że nawet tendencja jest taka, że tych danych jakby jest coraz mniej, a ty coraz masz bardziej profesjonalne i skuteczne wnioski, które przekładasz na biznes. Nie? To jest mega, mega, mega istotne. Ale jeszcze chciałem zapytać, czy ty uważasz, że dzisiaj rozpoczynając startup, bezpośrednio mówisz, że czujecie się dalej startupem, jakby osoba, która chciałaby działać w świecie nowych technologii, czy to jest konieczne, żeby ta osoba miała kompetencje z zakresu, no właśnie nie wiem, czy IT, czy jakkolwiek? Pewnie nie, jakby możesz znaleźć jakby wspólnika, czy kogoś, kto ma te kompetencje. Na pewno nie ma co ukrywać, że łatwiej byłoby, jakbyś te kompetencje jednak miał, bo to też na różne osoby możesz trafić. Jeżeli masz jakby, wiesz, jest dwóch ziomków, który jeden faktycznie ogarnia fajnie technicznie, a drugi jest bardziej sprzedażowcem, no to fajnie, nie? No to wtedy będzie wam łatwiej, nie? Jak masz kogoś szukać, możesz znaleźć, oczywiście możesz wejść na grupy na fejsie i tam masz masę osób, które też chcą założyć startup, jakieś firmę i możecie jakby to razem działać, to będzie pewne większe ryzyko zawsze, no. Więc jakby fajnie, jakbyś to umiał, no ale to jest dużo startupów, dużo firm polskich, które mają większy sukces niż my, gdzie founderzy w ogóle nie ma nic technologicznie wspólnego. A kwestia kapitału, bo to też jest istotne. No i to też, wiesz, to zależy trochę od tego, jakby w jakiej branży działasz, nie? Bo ja wychodzę z założenia, że w branży nowych technologii, właśnie IT, produktów jakichś czasowych, no nie potrzebujesz zbyt dużo takiego kapitału, nie potrzebujesz dużo więcej czasu tak naprawdę, nie? Jak tworzyliśmy system, no to nie potrzebowaliśmy kapitału, żeby to stworzyć. Siedzieliśmy wieczorami po nocach, pracując jakby w ciągu dnia i po prostu poświęcaliśmy czas na to, nie? Więc jakby wszystko trochę zależy jakby w jakich obszarach chcesz działać, nie? Wychodzę z założenia, że naprawdę w internecie, jeżeli chodzi o systemy jakieś takie IT, czy tam technologie, nowe technologie, to tego kapitału na start nie potrzebujesz, nie? Możesz naprawdę skleić jakąś takie MVP, żeby pójść i zweryfikować w ogóle, czy jest jakaś potrzeba na to na rynku, bo to, że tobie się wydaje, albo masz dwóch kolesi, którzy ci powiedzą, że super, odpalamy to. Wytłumacz widzą, bo wspominasz MVP. Czym jest MVP i jaką filozofię ty wyznajesz? Mówisz o tym szybkim starcie. Na czym to polega? MVP to tak naprawdę jest taki minimalny produkt, jaki możesz stworzyć, żeby pokazać tą wartość, którą przyniesiesz klientowi. Nie? Czyli faktycznie tworząc produkt, po pierwsze musisz pamiętać o tym, że ten produkt ma przynieść jakąś wartość klientowi. Więc jakby i jak tworzysz jakiś system, to nie musisz myśleć od razu o 20 ultra istotnych funkcjach i tym, jak będziesz sobie zmieniał zdjęcie profilowe w tym systemie, tylko pomyśl o tym, jakie są takie kluczowe rzeczy, które możesz już jakby skleić, żeby z tym pójść do jakiegoś klienta, żeby w ogóle zweryfikować ten pomysł, nie? Czyli takie minimalne coś, co w ogóle pokażesz komuś i ktoś skuma, że o kurczę, to mi się faktycznie przyda. Więc jakby to jest jedna rzecz. I to jest słynne zdanie jakby już foundera LinkedIna, który mówił o tym, że jeżeli nie jesteś zażenowany totalnie pierwszą wersją produktu, którą wypuściłeś, to znaczy, że wyszedłeś za późno. Więc jakby to tak to wygląda, nie? Więc jakby faktycznie, wiesz, no jakby niektóre firmy w ogóle pozyskują kasę nawet jakby na
na finansowanie jakieś tam seed, rundy seedowe, jakby mając tylko prezentację w PowerPoincie na przykład, nie przekonując, że to, na to jest rynek, więc... Ale warto jakby taką pierwszą, minimalną wersję produktu odpalić, żeby w ogóle zebrać jakiś beta userów, którzy ci powiedzą, że to ma sens albo nie ma sensu. To jest świetne, co mówisz, bo chyba w młodych ludziach i w ogóle w ludziach, którzy chcą coś rozpocząć, jest zawsze kilka takich myśli stopujących właśnie to, gdzie, skąd kapitał, skąd kasa, czy ja tak, technicznie jestem odpowiednio przygotowany, a tak naprawdę często wystarczy chęć, energia i można coś stworzyć, jakby zbierając zespół i mając jakby dobry pomysł, prawda? Znaczy, jeżeli chodzi o te właśnie te nowe technologie, nie? Bo ja nie... Nie mówię tutaj, że w ogóle wiesz, no nie wiem, offline'owo fabrykę możesz odpalać bez kapitału. Oczywiście, oczywiście, tylko w tej materii. Tak, no. No, ale wiesz, jakby warto uświadamiać, nie, że często pomysł jest ważny w waszej branży, a też często ten pomysł nie jest jakby zupełnie nowy. To jest często ulepszenie tego, co już funkcjonuje, nie? I to może zrewolucjonizować rynek, prawda? Znaczy pomysł na pewno jest... Często jakby wartość pomysłu jest przereklamowana, nie? To jest jakby coś, co też wiele osób powtarza. Każdy ten pomysł ma. Ile razy siedziałeś na imprezie i wychodziło, że naprawdę stwarzamy, odpalimy coś i za pół roku ktoś to odpalił, nie? Gdyby nie my, to byś już tam, no wiadomo. Tak. Więc każdy ten pomysł ma, a faktycznie jakby pomysł to jest jedno, pomysł bez egzekucji jakby nie jest nic wart, nie? Więc jakby ktoś musi usiąść i poświęcić ten swój czas, żeby coś tam zacząć robić w tym, no. A to jest petarda, to teraz wspomniałeś o tym dla młodszej publiczności, jakby kurczę, no, świadomość tego, że nie trzeba mieć nie wiadomo ile, żeby spróbować, żeby wykonać ten ruch, a ten ruch jest ważniejszy niż wszystko inne tak naprawdę. Właśnie, dzielę, bo to samo jakby robiłem. Ja pamiętam, jak siedzieliśmy na studiach i na trzecim roku studiów patrzyliśmy, jakie startupy są teraz popularne w Stanach, żeby to skopiować do nas. A są chyba takie firmy w Polsce, które naprawdę odniosły duże sukcesy. Tak, no pewnie tak, pewnie tak. No, natomiast no, pomysł nie jest kluczowy. Ja się tak właśnie zawsze zastanawiam, uśmiecham w sumie do tego, jak na przykład przychodzi update i nie wiem, Outlook poprawia coś i tam wiem, że jest sztab naprawdę programistów ludzi i to jest zmiana jakby ikonki. I mówię, skoro takie rzeczy są ważne, to naprawdę można małymi zmianami wprowadzić rewolucję, nie? Może wiesz, jakby są my też to mierzymy i są statystyki pokazujące, że nagle zmieniając kolor przycisku na przykład na stronie, będziesz miał więcej osób, które założą ci demo, nie? Bo kolor niebieski bardziej działa niż kolor na przykład czerwony, nie? Czy coś takiego. Więc jakby są takie badania i faktycznie to jakoś się przekłada. No. Super, super, super. Słuchaj, dużo opowiadałeś o tym, że jesteście mentalnie jako organizacja pionierami. Pewnie też technologicznie korzystacie z takich najnowszych narzędzi. Podziel się jakby, jak współpracujecie z firmami. Wiem, że macie platformę do chyba korzystania z kalendarza i tak dalej. Są jakieś takie narzędzia, które możesz polecić? Powiedzmy ludziom, którzy startują i mogą z nich skorzystać? No to wszystko trochę zależy od tego, jakby czego szukasz, w takim sensie, że jeżeli chcesz wystartować czymś i potrzebujesz czegoś do, nie wiem, no do... Teraz mi wypadł z głowy, ale no jakby potrzebujesz jakichś narzędzi na przykład na start do, nie wiem, do rysowania jakichś prototypów, interfejsu czy coś takiego, to jest masa narzędzi, jakichś takich jak Miro na przykład, żeby sobie organizować tą pracę. Więc masz na pewno też, na pewno ja polecam, jeżeli tworzysz produkt jakby dla biznesu, czyli dla B2B, żeby skupić się naprawdę na LinkedInie, nie? LinkedIn jest jakby dla ciebie fajnym źródłem, bo tam masz jakby wszystkich swoich potencjalnych klientów dostępnych, możesz do nich napisać, możesz do nich zagadać, możesz im coś zaoferować, więc faktycznie warto tą sieć jakby na LinkedInie już budować. A Slack, Trello? Jeżeli chodzi o takie, że to my jakby jako firma korzystamy ze Slacka, jeżeli chodzi o komunikację w firmie, to na pewno no, cała komunikacja jest na Slacku tak naprawdę. Cała komunikacja jest na Slacku. My jesteśmy na Google, więc korzystamy też z Meeta, jeżeli chodzi o jakieś takie spotkania bardziej online'owe, do jakichś tam zarządzania, do CRM-a używamy Pipedrive'a przykładowo, do jakiejś organizacji pracy w marketingu używamy chyba ClickUp'a, do organizacji pracy w IT używamy Jiry, której strasznie nie lubię, więc jakby no i tak, jest szereg różnych narzędzi, których tak naprawdę korzystamy, nie? Ale to też jest jakby istotne, żeby pamiętać, że to nie potrzebujesz tego, nie? To nie jest dla ciebie istotne, nie? Naprawdę nie zaczyna jakby zakładanie firmy od tego, że 5 różnych narzędzi skorzystać, albo wymyślisz, będziesz poświęcał czas, żeby wymyślić super nazwę dla firmy i logo i szukasz domeny, nie? Więc jak na to nie poświęcaj czasu. Nie? No tak, jak skoncentrujesz się na produkcie, na sprzedaży, to potem to wszystko możesz dołożyć, ale to jest jeszcze ważne, żeby tutaj jasno wybrzmiało, że często te produkty, o których mówisz, te aplikacje, z których my też również korzystamy, one są
bardzo często darmowe. Tak. Wielowymiarowe. Oczywiście tam wersje premium i tak dalej potrzebujesz, ale nie musisz inwestować znowu bańki, żeby wiesz, zrobić fajny projekt w Trello, tak? W Slacku, tak samo. To jest jakby... I często my dostajemy jakieś pytanie o jak tam się komunikujecie, czy Skype'em, czy tutaj, czy cyk. Ja mówię, słuchaj, mamy Slacka, wersja jest darmowa tam do jakaś ograniczona, natomiast ona daje pełny wymiar pracy, nie wiem, setek ludzi w organizacji i to jest okej, nie? Dokładnie. Ale to wiesz, to tak jest faktycznie, że jakby jak startujesz tą firmą i no, oglądasz się trochę jakby osób, które już osiągnęły jakiś sukces i jakby myślisz, że jak one korzystają ze Slacka czy tam z czegoś tam, to ja też muszę wziąć tą kasę. Tak. Ja mam tak na przykład, wiesz, z listami to do, nie? Aha. Jestem jakby słaby, jeżeli chodzi o zarządzanie jakimś takim swoim czasem i korzystałem z różnych narzędzi do, wiesz, to do listów, nie? I to nigdy mi nie działało, nie? Jakby nigdy mi się nie chciało tego oznaczać, sprawdzać tam, nie? Któryś dzień, dobra, wydam 120 zł na jakąś Finks chyba aplikację, nie? Mm-hmm. Że kurde, jak wydam ten hajs, no to będzie mi się chciało, nie? Dalej nie, nie? Więc to jest jak siłką, jak kupisz karnet, to pójdziesz. No, dokładnie tak samo. A pochwal się jeszcze, bo oprócz tego, z jakich aplikacji korzystacie, też jakby musimy pogratulować, bo macie jako jedni z niewielu dostęp do API Facebooka, ostatnio LinkedIna. Tak, tak. To jest, jaki to był proces, żeby tam się dostać, żeby to osiągnąć? Opowiedz o tym. Chciałbym tu móc się podzielić jakąś niesamowitą historią, ale jakby z Facebookiem jakby zaczęliśmy współpracę rok temu chyba i to, co jest jakby ciekawe, to jest to, że Facebook do nas się zgłosił sam. Czyli jakby faktycznie my już jakby zaczynaliśmy mieć pewne grono chyba klientów, pewną jakąś taką renomę marki i zaczęliśmy istnieć w tej sieci, że oni się faktycznie chcieli być bardziej aktywni w Europie Środkowo-Wschodniej ze swoim produktem Facebook Jobs i się zgłosili jakby do nas, jako do tej firmy, której chcą dać API jednej z 20 chyba 5 na całym świecie. Więc jakby to jest w ogóle mega. A z LinkedIna to jest tak, że ja naprawdę próbowałem do LinkedIna uderzać jakby od kilku lat. Regularnie pisałem maile do supportu, dostawałem piękną zwrotkę, dziękujemy za maila, ale nie. Więc bez żadnych tam wytłumaczeń. I tak naprawdę znowu, jakby już po jakimś czasie odpuściłem i znowu pewnymi naszymi działaniami, czyli tym, że jakoś chyba istniejemy ciągle bardziej w tej sieci, jakby jesteśmy coraz lepiej postrzegani. Znowu LinkedIn kilka miesięcy temu sam się do nas zgłosił, że czy nie chcemy dostępu do API, do ogłoszeń, nie? Więc jakby tak, no z Facebookiem ja pamiętam jakby tą rozmowę, którą mieliśmy z Face'em i to było śmieszne, no bo to jest Face, nie? Więc jakby jesteś podjarany, że gadasz z Face'em, który da ci dostęp do API, czyli do jakby możliwości publikacji ogłoszeń z naszego systemu na Facebooku. Tak. Pamiętam, że jakby siedzieliśmy w tej rozmowie z Anią od nas, która jest naszym Chief Evangelist i tak sobie siedzieliśmy i tak siedzisz i próbujesz ten entuzjazm trochę ukryć, bo oni ci tłumaczą, dlaczego warto się połączyć z Facebookiem, nie? I dlaczego warto wejść w współpracę. Ja ty sobie myślisz, wiem. I oni ci pokazują statystyki, nie? Że no to jako portal mamy tyle i tyle użytkowników. Więc to jest super, tak naprawdę super partnerstwo, ale też to jest super dla naszych użytkowników. Mhm. Faktycznie mając Trafita, jako jedni z nielicznych możecie postować za darmo na Facebook Jobs, możecie postować ogłoszenie na LinkedInie bez żadnych dodatkowych opłat, więc to daje ci tak naprawdę dodatkowe źródło kandydatów. Jaka to była dźwignia dla waszego biznesu? W sensie odczuliście w biznesie, że to... To odczuliśmy na pewno tak marketingowo to, nie? Bo to faktycznie jak Facebook Jobs, jak się z nimi zintegrowaliśmy rok temu, to było parę fajnych artykułów w prasie, więc marketingowo fajne story wokół tego zbudowaliśmy. LinkedIn to jest bardzo świeża rzecz, bo tak naprawdę to ogłosiliśmy dopiero przedwczoraj chyba i to nawet ogłosiliśmy póki co tylko na naszych jakby osobistych profilach na LinkedInie, na Fejsie, na jakieś tam firmowa komunikacja dopiero w następnym tygodniu pójdzie, ale no jakby widzimy tak naprawdę, wiesz, jakby informacja o tym, jak ja wrzuciłem informację na LinkedIn o Facebook Jobs, dotarła prawie do chyba 50 tysięcy ludzi, nie, na LinkedInie, organicznie, przez mój post jakby osobisty, nie, i tam 200 parę jakichś reakcji, ludzie zaczęli się tym jakby jarać i nam też gratulować, tak samo od to z LinkedIna, ten post o LinkedInie ma już chyba 140 reakcji i to już jakby tam chyba 10 czy 15 tysięcy osób zobaczyło, więc tak stopniowo działa. No. Pytarne. No to jest niesamowite, że na koniec końców po kilku latach starania się o takiego partnera, ten partner przychodzi, puka do drzwi i robi prezentację. To my chcemy z tobą. Dokładnie, to jest prawdopodobne. Adrian, mówimy dużo, dzielisz się dużo wiedzą, robisz to w bardzo fajny sposób i na pewno jako firma, jako zespół, jako ty jesteście dużą inspiracją dla innych.
Ale gdzieś skądś tą wiedzę też czerpiesz. No. Jakbyś mógł się trochę tym podzielić, jakby gdzie można znaleźć wiedzę, gdzie ty jej szukałeś? Czy to książki, jakieś podcasty, może jakieś takie tytuły masz, które warto umieścić po prostu u nas gdzieś tam w opisach, żeby ktoś inny podejrzał? Ja na pewno dużo wiedzy jakby czerpałem też po prostu z mediów społecznościowych, z osób, które jakby już jakieś firmy rozkręciły. Czyli okay. Wiesz, jakby masz fajne naprawdę marki w Polsce, które osiągnęły sukces międzynarodowy, jak Booksy na przykład. Nie masz Stefana Batorego, który tymi informacjami się dzieli, który wcześniej tak. I tak się rozkręcił, to jest w ogóle super. Natomiast no też wiele książek czytałem takich, które fajnie mogę też polecić. Natomiast ja też zawsze wychodzę z założenia, że książki jest jedno, ale mimo wszystko no i tak się najwięcej nauczysz na swoich błędach. Nie? Mhm. Ale nie, jakby książki na pewno jest bardzo fajna książka, która się nazywa Inspired i to jest chyba podtytuł ma How to Create Tech Products Customers Love. To jest taka biblia dla produktowców, jakby wyjaśniająca wiele, wiele takich tematów właśnie, jak tworzyć te produkty. Bardzo fajna ostatnia książka, którą dopiero przeczytałem, to jest książka założyciela Nike. To jest taka książka, która jak sobie czytasz Film i wiesz... Night, tak? Film Night, sztuka no. zwycięstwa. Tak, jakoś tak, nie? Więc jak sobie czytasz to i wiesz jakby, że ty miałeś też jakieś problemy, czasem jakieś dołki, bo to jest to, nie? I tam sobie czytasz te historie. Ja miał same kataklizmy, nie? Co tam tak się działo, nie? Super książka, nie? Tak, super książka, więc jakby naprawdę taka luźna, fajna faktycznie książka, nie? Bardzo fajna jest też książka, to mi dała dużo tak HR-owo trochę, jest książka Powerful i to jest książka Patty, już nie pamiętam nazwiska, tak, no z Netflixa, no i ona faktycznie fajnie mi dała, żeby trochę, tak, to jest w Polsce to B-Talents wydało i to jest bardzo fajna też jakby książka, która trochę się otwiera oczy na to, jak te zespoły budować, jak patrzeć też trochę na ludzi, nie? Co jest szczególnie jakby takie trudne, bo jak zatrudniasz ludzi, no to wszystkich tak mocno osobiście traktujesz, trochę traktujesz jako rodzinę, a tam ona tak jednak trochę chłodno czasem patrzy, nie? Że to jednak jako firma masz jakiś cel, nie? Jako firma masz rosnąć, masz zarabiać kasę i to jest jakby też cel tej firmy. I faktycznie musisz sobie patrzeć jakby, czy na pewno tych wszystkich ludzi, których masz teraz, czy z ich jakby oni będą w stanie robić też pewne rzeczy, które będziesz chciał robić jako firma za kilka lat, nie? Więc jakby bardzo, bardzo też fajna książka. No w Ameryce w ogóle jakby ten taki status człowieka w organizacji na czas jest popularny, gdzie wchodzisz, robisz projekt, tak, później no jest następny, większy, już do niego nie do końca pasujesz i wiesz, nikt się nie obraża na siebie, że już tak, jakby nie pasujesz tak, do tej tak, większej tak, organizacji, tak, tak. A w Polsce niestety jest to takie przeciąganie pracowników, nie, że kurczę, jest z nami tyle lat, co my teraz z nim zrobimy, jak go to... No ale to wiesz, dla mnie to jest takie trochę znalezienie złotego środka, nie, bo ja też to kumam, nie, że... Masz kogoś, kto jest u ciebie w firmie, który ci zaufał, jak wiesz, startowałeś i mógł pójść gdzie indziej, zarabiać więcej kasy, a jednak był z tobą, no to też tak trochę głupio po kilku latach powiedzieć mu nara. Więc jakby no to jest taki trochę złoty środek, który trzeba znaleźć, nie? No ale, ale... większość, jak już idziemy w stronę książek i historii amerykańskich, czy Netflix, czy ten, to jednak jest wymiana prawie 100%. Tak. No ale jest jakby sporo też organizacji, które zaprzeczają temu trendowi, jakby znajdują jednak jakby jakieś takie hybrydowe rozwiązanie. Ty mówiłeś wcześniej o tych 24 poziomach, te takie długoterminowe strategie, one też fajnie dzisiaj, myślę, że w dzisiejszych czasach są bardziej aktualne, gdzie możesz pokazać, jaka droga ciebie czeka za 3, 5, 10 lat, jeżeli będziesz dowoził rezultat. Tak. I to też tak ułatwia trochę później, bo w pewnym momencie sam sobie jesteś w stanie uświadomić, że nie dowozisz, albo dowozisz i przechodzisz na kolejny poziom, jakkolwiek go nazwiesz. Nie? Wiesz, to też wszystko też jest kwestia kalkulacji, nie? Bo czasem potrzebujesz różnych kompetencji i czasem te kompetencje udać się jakby uzyskać od aktualnych pracowników. Czasem też sobie musisz policzyć, czy nie wiem, wymiana pracownika, koszty rekrutacji i tak dalej, czy to też jakby... masz na to budżet tak naprawdę, czy czasem nie jest lepiej jakby taki upskilling zrobić aktualnego pracownika i mu pomóc tak naprawdę polepszyć się w niektórych tematach, a czasem też jest tak, że pracownik od ciebie odejdzie, pójdzie, zdobędzie świadczenie gdzie indziej i wróci na przykład, nie? I to też tak. się dzieje, no więc wszystko jest możliwe. No tak. Szczególnie fajnie, że wiesz, nie jesteście 500-osobową organizacją, która wiesz, ma te struktury tak nadmuchane, no nie, że... i to super, że wiesz, jakby przez zadania, przez jakby tą gradację zadań wpadliście na to, że ta ścieżka może być długofalowa, nie? No bo większość organizacji patrzy płasko. Słuchajcie, mamy mały zespół, robisz to, no dacyt, nie? Natomiast jakby ten rozwój może być nawet na stanowisku. Dokładnie, nie? Bo my tak naprawdę chcieliśmy też właśnie między innymi zrobić to, bo nie będziemy mieli takiej, wiesz, hierarchicznej, nie będziemy 5-osobową firmą, bo jakby też mamy inny model biznesowy, chcemy uzyskać mimo wszystko płaską w miarę strukturę, a też często w organizacjach jest tak, że jak chcesz sobie awansować gdzieś tam, no to jak chcesz iść na kolejny wyższy poziom, to już musisz być na przykład liderem, nie? Musisz mieć zespół, a się może do tego nie nadajesz, nie? No nie jesteś dobry nie w tym. Tego. Jakby możesz być super specjalistą, super ekspertem, ale możesz być strasznie słaby w zarządzaniu ludźmi, nie? I to jest też okej.
Więc my chcieliśmy pokazać ludziom, że... I to podobno domena branży IT, nie? No tak, no, tak. No. Czego wam życzyć jako zespołowi? Puh, w sumie nie wiem. Co nie, no, na pewno dalszego rozwoju jako firma, rozwoju też jako ludzie, jako organizacja, bo to jest na pewno istotne dla nas. No i tyle chyba. I miejsca no. w parku na długie lata. Miejsca w Pepenta, tak. Pięknie. Adrian, to była przyjemność. Dzięki, że do nas padłeś. Dzięki wielkie za zaproszenie. To jest naprawdę inspirujące, mówię, szczególnie ten obszar wiedzy. Myślę, że z dzisiejszej rozmowy można wiele wyciągnąć. To w jaki sposób opowiadasz o tym, jak transparentnie, jak nie kryjesz tej wiedzy, gdzieś tam nie chowasz jej, no, wiesz, i mówisz, to naprawdę może być bardzo cenne dla ludzi, którzy myślą o IT, myślą o przedsiębiorczości, myślą o biznesie, o swoim rozwoju. Także wielkie dzięki. Polecam, wielka piona. Dobrze, że można robić biznes i mieć wartości. No, tak, dokładnie. No, w to wierzymy. No. Pewnie. Dzięki serdeczne. Dzięki. A tymczasem subskrybujcie, polubcie nasz kanał. Jak macie jakieś ciekawe pytania do Adriana, to wrzućcie w komentarzach. Adrian na pewno chętnie na nie odpowie. Super. I co? Do zobaczenia następnym razem. Cześć, trzymajcie, hej. Dzięki, hej. Bye.